Grozi nam, że u nas nie będzie gospodarstw rolnych, takich rodzinnych, ani tych większych, ani takich, co mają po 1000 hektarów czy dwa, tylko my będziemy musieli się pozbyć. Nadejdzie taki moment, że najpierw nas zniszczą ekonomicznie, a potem wiadomo, jeżeli coś jest zniszczone, no to staramy się jeszcze w jakiejś dobrej cenie sprzedać, prawda? I będziemy sprzedawali tą ziemię, naszą polską ziemię, a tyle jest państwowości, ile własności tej ziemi, niech państwo pamiętają. I jak my sprzedamy tą ziemię, przyjedzie na przykład jakiś tam, niech będzie Francuz, Duńczyk, obojętnie kto, i powie, że ja ci dam za tą ziemię, wyznaczy jakąś tam kwotę dużo niższą niż powinien dać i my będziemy się cieszyli z tego, że on w ogóle nam chce dać te pieniądze, że w ogóle chce od nas odkupić, bo pozbędziemy się kłopotu i pójdziemy na pensyjkę gdzieś tam, albo zostawią nas w tych gospodarstwach, będziemy pracowali tak jak w tuczu nakładczym,